imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czwartkowy poranek 22 grudnia witam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie z Suwałk, zaśnieżonych, choć teraz zaczęło lekko topnieć, więc mam nadzieję, że jeszcze do świąt ten śnieg się chociaż trochę utrzyma i będziemy mieli też i u nas białe święta. Jednak Słowo Boże, które dzisiaj chcemy naszych serc przyjąć, myślę, że będzie impulsem do tego, by mieć w sercu na tyle ciepła, że na zewnątrz temperatura nie będzie nam straszna. Ponieważ dzisiejsze Boże Słowo pochodzić będzie z Psalmu 69, 33 werset, a także z Ewangelii według świętego Łukasza z 1 rozdziału, 40 i 41 werset. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Maria weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Jako słowo komentarza książeczka z Biblią na co dzień podaje nam cytat z Alberta Einsteina. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, te słowa, które usłyszeliśmy z Psalmu 69, o wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze, są częścią trochę większego fragmentu tego psalmu, który moglibyśmy nazwać pieśnią biedaka, żebraka. Kogoś, kto w swojej niskości, mimo wielkiego bólu, który przeżywa, pewnego poniżenia, zaznanego od świata, jakby na jedną chwilę nie zapomina o Bogu i wciąż w Nim pokłada wszystkie swoje nadzieje. I psalmista o tym dzisiaj nam mówi, by nasze serce ożyło, ponieważ my także w naszym Bogu pokładamy nadzieję. Teraz intensywnie przygotowujemy się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Do samej Wigilii zostały nam już tylko 2 dni. Później święta. Na pewno w naszych domach teraz wiele się sprząta, dużo się gotuje. Mamy przeróżne zadania, które stawiamy sobie w naszych rodzinach. Pragniemy, by te święta były dla nas wyjątkowym przeżyciem duchowym, ale także i bardzo miłym wydarzeniem rodzinnym. Tylko czy mają szansę te święta takie być, jeżeli się okaże, że nie jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś w takiej szczerości tego Boga poszukują? O co mi chodzi? Drodzy, uważam, że ciężko jest przeżywać święta i tworzyć jakąś magię tych świąt, kiedy tak naprawdę brakuje w nich pewnego podłoża. Jeżeli na co dzień nie udaje nam się w naszym domu, w naszym środowisku pracy, w naszym miejscu służby tworzyć atmosfery wzajemnej życzliwości, przebaczenia, wzajemnej miłości, czy też życzliwego spojrzenia na problemy drugiego człowieka, to w jaki sposób możemy oczekiwać, że jakiś świąteczny wieczór, kolacja, przy której zasiądziemy wyjątkowo pięknie ubrani, czy nawet jeszcze piękniej przeprowadzone nabożeństwo, będzie w stanie coś zmienić? A może tak jak to też napisał Albert Einstein, warto w codzienności dostrzegać cuda,
Warto być gotowym na przyjęcie Boga. Warto w codzienności swojej szukać Boga w drugim człowieku, tej miłości na co dzień. Szukać możliwości do tego, by chociaż raz w tygodniu w naszym zabieganiu, zaganianiu siadać do tego wspólnego stołu. Nie od święta, ale chociaż raz w tygodniu. Dzieląc się może nie opłatkiem, jak w czasie Wigilii, ale tym, co mamy. Ale budując atmosferę przyjazną, pełną miłości, pełną zrozumienia. I tego Wam pragnąłbym życzyć także i na te święta. Tego, by taką atmosferę, jaką może uda się wyczarować w te święta, przeżywać jednak na co dzień. Każdego dnia być gotowym na spotkanie, tak jak też była na to gotowa Elżbieta, kiedy przyszła do niej Maria, pozdrowiła ją, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Cuda zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach. Niech więc i każdego z nas doświadczy taki cud, by te święta były naprawdę piękne, radosne, później by było z nich mnóstwo wspomnień, ale i motywacja do tego, byśmy tą radość, która wypływa z tego, że Bóg przyszedł na świat w człowieku, byśmy tą radość przeżywali na co dzień i tą radość na co dzień wplatali w całe swoje życie rodzinne, służbowe, zawodowe, wszędzie tam, dokąd zostaliśmy posłani. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Zostańcie z Nim.